ale czad. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, piętnaście. Idzie przeżyć. Żałuję, że tu ze mną nie jesteście. To jakby co, miło was było poznać. Jadę umierać, bo droga, na którą wjeżdżam, niby 28%. Cześć! Z tej strony Jarpen. Widzę, rozumiesz po krasnoludzku. Osiemnastego kwietnia, sobota. Temperatura powyżej 20 stopni, Szwajcaria, kraina Jarpena wita w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Piękna pogoda dzisiaj, nawet delikatnie trochę za ciepło. Wiatr jest, na całe szczęście. Ostatnie kilka odcinków praktycznie wiatr. W tym momencie też troszeczkę jest, twarz nawet. Ale przy tej temperaturze i delikatnym upale ten wiatr jest jak zbawienie. Mimo to ta prędkość jest w miarę ok, więc idziemy i cieszymy się z tego, co jest. Patrzcie sobie, jakie mamy piękne Alpy Wyrneńskie z przodu. A ja za chwilkę wam opowiem, co dzisiaj będziemy robili i czego możecie się spodziewać po tym odcinku. Linia wprost, góra Nisen, z prawej strony rejon Gantrisch i po lewej Święta Trójca Alp Berneńskich. Eiger Mnich Jungfrau. Ale pięknie dzisiaj. Wreszcie widać troszeczkę chmurek, a nie tylko takie czyste, bezlitosne niebo. Dodaje to kolorytu. Fajnie górki wyglądają, trochę cienia, trochę słońca. Mega, mega fajnie. Jedzie się super przyjemnie. Trasa, którą dzisiaj jedziemy, postaram się przebić 100 km. I postaram się również, żeby było 4-cyfrowe przewyższenie, powyżej 1000 w górę. I przy okazji spełniam swój taki mało średni cel. Wjeżdżam w Alpy, czyli jedziemy gdzieś tam na wprost i będziemy wjeżdżali. Cel mojej podróży dzisiaj będzie na wysokości około chyba 1100 metrów nad poziomem morza. W tym momencie jesteśmy na wysokości 569, a miejscowość, do której wjeżdżamy,
Będziemy wjeżdżać, to jest Kintal. I później z Kintal, jak się uda, i droga będzie otwarta, raczej będzie otwarta, jedziemy na jezioro Chingelsee. Najstarszym oglądaczom mojego kanału te nazwy mogą coś mówić, Kintal i Chingelsee, bo zaraz na początku kanału, w 2017 roku, byliśmy tam w zimie z Helgą i robiliśmy wędrowanie bodajże nawet dwa razy na rakietach śnieżnych. Oczywiście dookoła będą Alpy, więc mimo wysokości 1100 dookoła będzie grubo ponad 2. Więc widoki, jeszcze raz widoki. Tego się dzisiaj spodziewajmy. Zakładając oczywiście, że dojadę. Przy okazji spełni się automatycznie taki ukryty, nieświadomy cel na kwiecień. Nigdy jeszcze nie udało mi się dostać odznaki na Strawie za przewyższenie w ciągu miesiąca. Tam bodajże jest wysokość Mount Everest do zrobienia 8800. Na razie to tam rekord miałem 5. A tutaj w połowie kwietnia, jeszcze z przerwami, 5 jest w połowie. Plus to co dzisiaj, to szansa, jak się pogoda nie zepsuje, że te przewyższenia w ciągu miesiąca zrobię. Pogoda jest w Szwajcarii taka dość troszeczkę dziwna. Nie to, żebym narzekał, ale nie padało 2-3 tygodnie. Susza trwa, niby jest wiosna. Powinno być sporo tutaj opadów, żeby wszystko rosło. A tu lipka. Dużo strumieni powysychanych. No ale pogoda dzięki temu jest rewelacyjna. I praktycznie dzień w dzień do upadłego, do obrzydzenia można jeździć na rowerze. Jak ktoś trafił w tym momencie z home office albo z urlopem, no to praktycznie można nie wracać do domu, tylko non-stop jeździć. Kawałeczek dalej będziemy skręcali w lewo. Jechali właśnie wzdłuż tej ściany górskiej, alpejskiej, którą widzicie. Widoki niesamowite. Parę razy byłem bez kamery, żałowałem. Tym razem jesteście wraz ze mną. Także dzisiejsza traska nie jest po płaskim dojazdem przy autostradzie, tylko jedziemy właśnie w malowniczych rejonach z ciut mniejszym natężeniem ruchu. Ale dzisiaj jest sobota. Oczywiście trzeba pojechać na zakupy, odwiedziny, na wycieczki. Więc trochę tych aut i przede wszystkim motocykli z okazji super pogody się po prostu kręci. A tu tymczasem minęło 20 km, 171 do góry i jest równo 13. Słoneczko schowało się za chmurkami. Chwila wytchnienia. Nachylenie 5%. Gdzie to wytchnienie? Rzeka Gürbe. Normalnie to tu się ta woda leje na całej szerokości. Mnóstwo tej wody jest, wszystko jest pod wodą. A tymczasem susza, wody niewiele. I to są właśnie te resztki z tego śniegu, który się tam topi u góry w rejonie Gantry i troszeczkę dalej. Ale czad. Blumenstein. Ale mi się dzisiaj ta pogoda podoba. Fantastycznie wszystko widać. Wow. 25 km za nami. 250 metrów do góry. Średnia równo 26. Całkiem przyzwoicie, zważywszy na to, że tempo sobie ustawiłem na takie hajtowe. I mam wiatr troszeczkę w twarz. Zobaczymy, co będzie potem na podjazdach. Ale poleciał pocisk. I chyba wyjeżdżamy na ładny widoczek. Także oglądamy.
Ależ tu jest pięknie. Ja chyba nie pojadę do tego Quinta, tylko tu zostanę, będę się kręcił i obserwował. Położę się na trawce i wdychał powietrze. Takie szybkie fontanny to ja lubię. Możemy jechać dalej. Miejscowość Reutigen. Przed chwilą nawet minąłem wystawę minerałów. Pewnie tutaj idzie coś wykopać w okolicy. Trzeba będzie tu przyjechać zobaczyć. To też takie moje kolejne hobby z Helgą. I co mi się niezwykle podoba w tej miejscowości, oprócz tego zjazdu, to to, że co drugą chałupę stoi koryto z wodą. Te fontanny takie, źródełka wody. Rewelacja, można sobie uzupełniać dowoli, szybciutko i jechać dalej. Ale mi się świetnie jedzie. Normalnie masakra. 30 na godzinę, a ten no dochodzi do 120. Rewelka, świetnie się czuję. Sam nie wiem, co tu mam nagrywać. Normalnie trzeba będzie chyba kamerę 360 kupić, żebyście sobie mogli oglądać. Aha, wjeżdżamy na jakąś ważniejszą drogę. No bo tu już będziemy się... O, zobaczcie, znowu korytko. Już będziemy jechali w stronę gór. Jedzie, coś jedzie, dobra. 10 km do Spitz, 35 km do Zweisimmen. No, mniej więcej kierunek Zweisimmen jedziemy, a będziemy odbijać. No, dziwnie tak na razie, bo 33 km. 287 do góry, więc mniej niż zwykle, a to ja potem jak się zacznie spinać, to będzie ło. Ale nie spodziewam się dzisiaj miejsca nie wiadomo jakim nachyleniu, tak podejrzewam. Serpentyn też będzie ciut mniej, droga będzie prosta, więc będzie potem się bardzo fajnie zjeżdżało, także już teraz oczywiście zapraszam na zjazd z Quintal w dół z jeziora Zingelsee. Ja będę musiał pamiętać, żeby kamerę od czasu do czasu przecierać, bo pyli strasznie. Już widzę pyłek na obiektywie. A, to my się chyba do Wimi zbliżamy. Tam jest taki zamek, czy też kościół. I na tą górę, którą tu widzicie, po lewej stronie, to my z Helgą właździliśmy tu właśnie z dołu. Z 600 na 2300. I do dzisiaj jest to największy wyczyn, jeżeli chodzi o przewyższenia. I trzeba będzie, kurde, to poprawić w tym roku, najlepiej na rowerze. Tylko ja nie wiem, czy ja z kursu nie strzelam. Zatrzymam się zaraz na chwilkę i zobaczę, bo mi tutaj coś mówi GPS, że dałem ciała. No to sprawdźmy. Tak to jest. Ja tu się z wami zagadałem i się okazało, że nie zjechałem tam, gdzie trzeba. To muszę teraz właśnie tak kombinować. Ale to dobrze, bo mamy nowe, fajne rejony. No co, chcecie zobaczyć rzekę? Ale tu chłodno. Proszę bardzo. Mamy rzekę, nie pamiętam nazwy, wyświetla się na ekranie. Bam. Ślicznie, ślicznie. Z tej strony jest jeszcze ładniej. Daję radę. Jedziemy dalej. Teraz będzie pod górę. Tak jakbym ci nie mało miał przewyższeń do zrobienia. O, już mi się GPS ustawił. No i sprawdzamy przewyższonka. Ile będzie nachylenie? Na razie 8. Co jest nieprawdą? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Idzie przeżycie.
Rok temu bym tego nie podjął. Czternaście, piętnaście, 16%. Prosto pod autostradą i pod torami kolejowymi miejscowości Wimis. Jest i nazwa miejscowości. I teraz wam pokażę fajną ściankę. Bam. I tu jest kolejna ścianka po lewej stronie. No, zmienia się kamera. Jest i zamek, tudzież kościół. Ale rewelka. Ależ pięknie. Żałuję, że nie ma kamery, która byłaby w stanie w ciągu nagrać dokładnie całą trasę dzisiaj. Po prostu jest tak ślicznie. Rewelacyjna wiosna. Za nami w tym momencie mamy prawie 38 km, 3-5 do góry. Zupełnie jakbyśmy w góry nie jechali. Ale no, najważniejsze to w górę to jeszcze dzisiaj będzie. Wysokość, na której się znajdujemy, 652, więc w zasadzie bardzo podobnie w stosunku do tego, co mieszkam. Więc co tam podjechaliśmy, to trochę zjechaliśmy. Przerwa na batonika. 40 km, 400 do góry, godzina 14. Dobra, tutaj to nie ma bata. Koniecznie kamerka do góry, żebyście potem nie pisali jarpen, ale jednak mogłoby być ciut wyżej. Dzisiaj kierownica nie jest aż tak ważna. Patrzymy sobie na widoczki. Jedziemy po szlaku rowerowym numer 64. Kierunek Frutigen. I jest to dosyć popularny szlak. A że jest tutaj trochę góra, dół, to jest to też popularny szlak dla e-bajków. Już tych bajków tutaj dosyć dużo dzisiaj minąłem, szczególnie właśnie już na tym szlaku. No i tak właśnie się zastanawiam, że to one wcale nie są aż takie złe, ale o tym jeszcze za chwilkę. No i te bajki, wracając do tematu, powiem wam, wcale nie taka zła sprawa, bo wyjścia generalnie mamy trzy. Załóżmy, że chcemy sobie przyjechać w takie fajne miejsce. No niestety wiąże się to z przewyższeniami, ale chcemy spędzić aktywnie czas. No i wyjścia są trzy. Albo trenować ostro, żeby dojść do takiego etapu, jak ja powiedzmy w tym momencie jestem, żeby sobie na spokojnie wjechać. Co nie dla każdego jest takie proste, a w pewnym wieku jest to wręcz prawie że niemożliwe. Druga opcja, no mamy właśnie sobie tego e-bajka, robimy sobie takie wsparcie, jeżdżamy, spędzamy aktywnie czas, jest fajnie, miło, przyjemnie. I trzecia opcja, zostajemy w domu, siedzimy na sofie i mamy to gdzieś. Także sami sobie wybierzcie, wiadomo, no, jak damy radę, to wjedziemy, a jak nie, to ten e-bajk jest całkiem fajnym rozwiązaniem. A poza tym, kto kiedyś jeździł na prawdziwym e-bajku z odpowiednim wsparciem, to wie, że to wcale nie jest takie proste. Rower jest dużo cięższy, w związku z tym i tak trzeba te siły trochę włożyć, a z tym prawdziwym wsparciem, nie w formie motorynki, to jednak trzeba pedałować. Rower za was sam nie pojedzie. Mi te trasy tutaj już od dłuższego czasu chodzą po głowie, no ale umówmy się, to moja zeszłoroczna noga, to tak dałbym radę, ale to byłoby dosyć męczące i mniej przyjemne od pewnego momentu. Natomiast tutaj jest w tym momencie pełna frajda. Żałujcie, że tu ze mną nie jesteście. No, kto ma ochotę, to zapraszam.
rundkę sobie zrobimy. Parę miejsc do objeżdżenia jest. Reichenbach. I tutaj zaczyna się pierwszy podjazd. No, wcześniej też już były, ale to takie mniejsze porównanie do tego, co będzie teraz. Na razie mamy 2%, więc jeszcze nawet się nie zaczęło. I będziemy zaczynali spinaczkę w kierunku Kintal. W Garminach po aktualizacjach jest taka fajna opcja, że jak macie ustaloną gdzieś trasę i jedziecie, to on wam pokazuje przewyższenia. Trzeci z pięciu dzisiaj, do końca 10 km, 473 do góry. No i jedziemy na chylenie 8%. Pokazuje też wysokość, profil. Czyli tu pokazuje, że będzie bolało. Jest na czerwono. Właśnie minąłem znak drogowy, który mi mówi, że do Grisalp zostało 11 km. Grisalp jest jeszcze za Chingelsy, ale tam widoki z tego, co słyszałem, są takie kiepskie dosyć. A między Chingelsy a Grisalp jest taka bardzo, bardzo, bardzo stroma droga. Jeśli dobrze pamiętam, żebym nie skłamał, najbardziej stroma droga w Europie, po której jeżdżą autobusy. 888 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj mamy zrobione 47 km, 620 do góry, czyli gwałtownie już zaczęły w tym momencie przewyższenia rosnąć. O, chwilowo nachylonko 0%, chwila odpoczynku. Ale co jest fajne przy podjazdach właśnie, żeby od czasu do czasu było jakieś delikatne wypłaszczenie, żeby można było odpocząć. No bo tak robić na jeden strzał, całość, to jest trochę męczące. Nachylenie powyżej 10% nie było, max było 9% i droga w dodatku dosyć szeroka, więc myślę, że będzie się zjeżdżało przyjemnie, bez jakiegoś gwałtownego nabierania prędkości. Wysokość 9,25. Wiatr się wzmógł troszeczkę, ciekawe jak będzie na zjeździe. Na razie podjeżdżamy i wiatr mile widziany, schładza pachy. Tutaj się zrobiło troszeczkę przyjemniej. Nachylenie 1, 2 do 4%, więc można sobie pojechać. A tutaj widzę, teraz na wykresie moim na Garminie, że dojedziemy zaraz do jakiejś górki, w sensie szczytu, i będzie znowu zjazd w dół i potem znowu podjazd. Czy ja coś muszę mówić? Chyba nie. I jesteśmy w Kintal. Jeszcze zostało kilka kilometrów i sporo podjazdu. Także jedziemy, jedziemy. A tu miał być jakiś zjazd, ale widzę jakaś skromniutka sprawa. Chociaż tutaj coś się zaczyna. Pierwszy raz tu jestem, jak nie ma śniegu. Znaczy tutaj tej zimy to prawie w ogóle śniegu nie było, a normalnie, jak jest konkretna zima, to tutaj już biegają na biegówkach po śniegu. A zwykle tak właśnie jest, a tym razem, no niestety, nawet tutaj nie przyjechaliśmy na rakiety śnieżne, bo była kaszana. Dopiero od 1400 w górę jakiś tam śnieg był. No i dojechaliśmy na koniec Kintal. Jesteśmy w tym miejscu tutaj, Irstandort, na czerwono, i dalej jest właśnie droga aż do Grisalp, i od tego momentu, jakbyście byli samochodem, no to wszystko jest już do opłacenia, jeżeli chodzi o parking samochodem. No, są toalety, także jest fajnie, fajnie. No i będziemy teraz podjeżdżali.
Droga będzie prosta, ale pod górę. Wysokość 1025 metrów nad poziomem morza. Nachylenie kręci między 8 a 10. No ale to szybciej wjadę, nie? W sensie te 1100 coś tam nabije. Do końca podjazdu zostało 127 metrów w górę. Niby 2 km. Zobaczymy. Droga się jeszcze nie skończyła. W dodatku zrobiło się tak troszeczkę delikatnie pochmurno, ale nic to. Nawet się schłodziło, wam powiem. Zastanawiam się, czy przy zjeździe nie założyć wiatrówki, ale jeszcze przemyślę temat. Ostatecznie ten zjazd nie będzie jakiś mega długi, jak chociażby sprzęczy Susten. Chyba widzicie górki, mam nadzieję. A jak nie, to dam jeszcze teraz trochę do góry. Dobra. Jest. I zauważyłem, że przerwy mi nie służą ostatnio. Zatrzymałem się na chwileczkę, żeby sobie posmarować twarz, ręce, nogi przed słońcem, bo ostatnio smarowałem w domu 50. No i tak wsiadłem i chwilę musiałem pokręcić, zanim nogi znowu weszły w tryb jazdy. Oj, chyba mi się coś wydaje, że powoli dojeżdżamy, bo tam się jakieś zabudowania zaczynają. Chyba ostatni podjazd jeszcze i będziemy nad jeziorem. No mam nadzieję, że to jest w tym momencie jezioro, bo ono jest zasilane wodą z Alp, z lodowców, spływa tam wyżej. A że tej wody niewiele w tym roku, no to tak zobaczymy. 54 km za mną. Wysokość 1146. Więc już gdzieś wysokość jeziora, mniej więcej. 910 do góry dzisiaj. A to jeszcze oczywiście nie jest koniec. I zaraz jak dojedziemy nad jezioro, będzie postój. Przed chwilą miałem restaurację. Jeszcze chyba do niej wrócimy. Bo jest oczywiście z powodu korony zamknięta. Ale tam była informacja, że takeaway jest. Czyli, że można sobie jakoś wziąć. Jestem ciekaw, jak oni to rozwiązali. Bo w sumie to bym takiego burgera wciągnął. Ale tak chłodnawo wam powiem. Mega, mega chłodno. W tym momencie jest 19,5 stopnia plus wiaterek górski i słońce schowane za chmurami. I jesteśmy. Yeah, dojechałem. Masakra. I zobaczcie, na wprost macie ścianę. O, kończy się bateria chyba. Macie na wprost taką ścianę i tam właśnie jest gdzieś ten podjazd tą najbardziej stromą drogą. No to z tego jeziora, to zobaczcie, niewiele zostało. Ale podjedziemy sobie. Trzeba będzie poszukać jakiejś ławeczki albo przyjemnej trawki, coś tego. Usiąść sobie i pomyśleć. Ale jest dojechane. Patrzcie, jaki czaderski wodospad. Słońce dalej jest. Tak lekko, spokojnie, kilkadziesiąt metrów. A tam jest kolejny, tylko jest troszeczkę mniejszy. To fajnie w zimie widać właśnie, jak jest duży mróz, to wszystko jest zamrożone. Takie fajne, wiecie, Elza, kraina lodu, te sprawy. No i jezioro tutaj na dole. A że się dobrze czuję, to postanowiłem zobaczyć, jak się fajnie podjeżdża pod tą najbardziej stromą drogę. To jakby co, miło was było poznać. Jadę umierać, bo droga, na którą wjeżdżam, niby 28%. Tralala. Chyba zaraz będzie zawracanko. Dobra. Ojej, już jest początek. Ja sobie tutaj zmienię na dane. 8%. 10%. 11%. Skończyły mi się biegi. 12, 15, 17, 16, 16, 17, 18, 18, 18. A czemu chciałem przyjechać? Chciałem jechać tu. Tu.
Dużo tam już nie podjechałem. Maksymalnie było 19%, pewnie dalej było jeszcze ciut więcej. Ale to już wszystko trzeba było na stojąco. A jak mówiliśmy, na górze nie ma widoków, to wracamy nad jeziorko. Ja sobie zmienię od razu baterię i będziemy powoli wracali. Na razie 56 km. Tak to tutaj wygląda. Jestem nad jeziorkiem. To się troszeczkę zepsuło, ale nic to. Tu jest pokazane, że to jest jezioro Chingalze. A tutaj macie dowód, że trochę was dzisiaj oszukałem i na dopalacze jechałem. Plus 15 W na każdą nóżkę. Pozdrawiam ludków zwiftowych z naszego forum zwiftowego polskiego. A tutaj stoi rowerek. Rowerek stoi prawie że w wodzie. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy woda zimna. I można wracać, zaliczone. Ale dobrze mówił Jacek, mój kolega, że najlepsze widoki rowerowe są tam z góry. Tu albo za mną w tym momencie, jak nagrywam, można tam gdzieś wjechać wysoko, wysoko i zrobić właśnie widok na tą całą tutaj dolinę. A wiatr jest taki, zwróćcie uwagę tam na wodospadzie, że woda prawie bokiem leci. I ostatnie spojrzenie na jeziorko, na górki. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale chyba ta trasa po drodze tutaj była ładniejsza niż sam efekt końcowy. Ale jest podjechane. Zaraz będzie 1000 przewyższeń, bo tam jeszcze do Kintal trzeba podjechać, potem jeszcze do domu trochę będzie. O, i są tojtojki, bilety parkingowe. O, w zasadzie to ja sobie tutaj może przejadę. Mam nadzieję, że nie mam jakichś wystających gwoździ. Jeszcze tak zanim pojedziemy dalej. Mamy tylko. Zabijcie mnie, ale nie powiem wam, jak się rzeka nazywa. Zresztą i tak już się wam na ekranie wyświetliło. I tu mamy w tą stronę tak. To wracamy po tym zbirku. Element gravelowy Freni Arpena, jak zwykle na odcinku musi być. Ło. Trzeba uważać. No i jestem w knajpie, jednak się skusiłem. Jest tutaj do wzięcia na wynos, tylko no niby w ogrodzie się siedzi, wychodzi prawie że na to samo, tylko jest bardzo mała liczba osób, no ale z czegoś muszą zarabiać. Wziąłem sobie taką sałatkę z kurczakiem, zobaczymy jak przyjdzie, póki co czekam, pewnie zaraz będzie.
Dobrze, zjazd z Chingelzy do Kintal zrobiony. Teraz muszę tutaj troszeczkę podjechać. W międzyczasie, jak sobie jadłem w restauracji, to zaczęło kropić. Zaczęło kropić i to tak na tyle, że na chwilę musiałem schować kamerę do podsiedłówki. Ale potem przestało, co nie zmienia faktu, że pogoda się spindoliła i tylko tutaj w tą stronę powrotną będzie coś widać. Natomiast tutaj, gdzie jest jezioro, zaszło chmurami. No ja widziałem, że ma być pochmurnie, ale aż tak. Wilcz du Spielen! Psina się chciała pobawić. Kręcą ją kółka od DT Swiss. O, krówka się pociera. Cześć! Z tej strony Jarpen. Widzę, rozumiesz po krasnoludzku. No cześć. Co? Gdzie cię sędzi? Gdzie podrapać? Chodź. Albo i nie chcę. Ale jak nie chcę, to jedziemy. No i przed nami druga część zjazdu. Tylko trochę kropi. I to już pada konkretnie. Chyba się trzeba będzie zatrzymać. Albo zjeżdżać powoli. Tak, ja się cieszę, że ta moja wiatrówka jest też trochę przeciwdeszczowa. I cała przyjemność poszła w pizdu. A to wszystko moja wina. Bo spojrzałem, a słońce, chmurki, nie popatrzyłem dokładnie, jaka będzie pogoda tutaj w Kintal. No to jeszcze w krainie Arpena chyba nie mieliście takiego zapisu deszczowego. A tyle sobie po tym zjeździe obiecywałem. Mam nadzieję, że zaraz wyjadę z chmur. One są tutaj tylko w dolinie. Widzę, że poza dolinę nie wychodzą. Tutaj przy Nizan już świeci słońce. Także zostało mi jeszcze tylko parę kilometrów jazdy w deszczu. I potem modlitwę, żeby kamera nie przemokła. Wy już nic pewnie nie widzicie na tej kamerze. Próbuję przeczytać. Cześć, to ja. Coś tam może widać. Ale będzie dzisiaj ciekawe nagranie. Zresztą wy widzicie teraz na kamerze dokładnie to samo, co ja przez okulary. Świat przez krople. Chyba się zatrzymam na chwilę i poprzecieram wszystko.
girls with their nails done now. Kilometrów 1011 do góry. Wysokość, na której jesteśmy, 716 metrów nad poziomem morza. Jedziemy starą drogą, która prowadziła ze Szpic do Kandersztek. Nowa jest pod nami. Znaczy, no najnowsza, nowa nie jest. A tam się jedzie 80, mimo że jest droga ekspresowa. Tutaj też można 80, tylko że są obszary zabudowane co chwilę. No i jest ciut bardziej wąsko. W butach mam trochę wodę. Skarpety mokre. To oznacza, że to była fantastyczna przygoda. O, teraz nam widać właśnie tą niby lepszą drogę. A my jedziemy po staremu. A są bardzo podobne. Ale widoczki tutaj ładne. Stamtąd gdzieś przyjechałem. Tam dalej jest Mordor. Tutaj jest Góra Nizen. Też w chmurach, ale chyba tam nie pada. I tutaj patrzcie, jakie rewelacyjne widoki. Zjeżdżam już w stronę Szpic i będę się kierował do domu, ale te widoczki tutaj to jest mega kozak. Warto było przyjechać i chyba wrócę tu jeszcze nie raz. Ale tam Mordor u góry. Patrzcie na to. Czy ktoś to przewidywał? Muszę dokładniej patrzeć na prognozę pogody. I Jezioro Tuńskie. Zjeżdżamy. Dobra jazda była. Zostało jeszcze trochę kilometrów. Tam sobie pływa kaczuszka, ale nie jest to kaczka krzyżówka. Coś innego. Nie pamiętam, mandarynka albo karolinka, jakieś takie bardziej egzotyczne. To jedziemy dalej. Ładnie tu. Wiatr oczywiście zgodnie z przewidywaniami. Wszystko po staremu. Jak w pierwszej części naszej przygody kierowaliśmy się na południe, południowy wschód, wiatr był w twarz. Tak teraz przy kierunku północ, północny zachód, wiatr również jest w twarz. Czyli też robił tak samo rundkę jak i ja. Fantastico. Ja nie wiem, jak ja mam tutaj te rundki ustawiać, żeby dostać
wiatr w plecy. 91,5 km. Ten deszcz mi trochę podniszczył. Gdzieś ta energia poszła. Plus teraz ten wiatr dosyć mocny, gwizdzi mi w uszach niesamowicie, nawet głos mam podniesiony. Już, aby dojechać do domu. To jeszcze trochę zostało. Km. Ciekawe, czy mnie słyszycie. 30 na godzinę, 1090 do góry, zrobiło się płasko. I wam powiem, że ja ten deszcz sobie to chyba wykrakałem. Bo mówiłem, że susza, że nie pada, a do tego źle mi było. No i przyszedł deszczyk. Uwaga, uwaga, stówka. 100 km zrobione, średnia 22,65, 1100 do góry, więc w zasadzie tam było te w górach te wzniesienie, gdzie trzeba było się piąć, natomiast tutaj widzicie, że po zjechaniu praktycznie już jest dosyć płasko. Jeszcze ten podjazd do domu, będzie jeszcze stówka, może wpadnie i to by było tyle. A póki co jadę dalej, staram się nie używać mózgu, bo wiatr jest taki dramat, że staram się jechać na automacie, aby tylko dojechać. A w domu czeka na mnie piwko, a przynajmniej pół. Jeśli Helga nie wypiła, bo była dzisiaj na motorze, a po motorze piwo też smakuje bardzo dobrze. 105 km. Kończymy powoli. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, napiszcie pod spodem komentarz. Uwielbiam z wami rozmawiać w komentarzach pod spodem, czytać, odpisywać. Dużo fajniejsze niż te wszystkie lajki. Także napiszcie coś. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku Kolejny Erpena. Trzymajcie się. Cześć. No i wygrałem trening zakończony. Nie wiem, czy będzie widać. Powinno być widać. 111 km, 1233 do góry. 19 godzina. No i to tyle. Trzymajcie się, pa, pa.